Siema, z tej strony Zakrzew i witam Cię w kolejnym odcinku Kali School, gdzie razem będziemy zgłębiać tajemnice kalisteniki od tych podstawowych po te bardziej zaawansowane elementy treningu. A w dzisiejszym odcinku odpowiemy sobie na pytanie, jak sobie radzić w momencie, kiedy dopadła nas choroba. Zapraszam. Inspiracją do tego filmu był mail od jednego z widzów, który zgłosił się do mnie z pewnym problemem i ten film był zaplanowany w zasadzie 2 tygodnie temu, a śmieszny zbieg okoliczności sprawił, że sam zachorowałem w ten weekend, więc w tym filmie odpowiemy sobie na zagwozdkę widza oraz weźmiemy sobie na warsztat mój przypadek i to, jak ja wracam do treningu po chorobie. Cześć, jakiś czas temu zacząłem oglądać Twoje filmy na YouTube i nie uszło mojej uwadze, że bardzo dobrze tłumaczysz rzeczy i jesteś dobrym nauczycielem, za co bardzo dziękuję. Mam 19 lat i trenuję kalistenikę od, można powiedzieć, 1,5 roku i ostatnio trochę nie wiem, co robić. Miesiąc lub 2 temu udało mi się nauczyć muscle-upa i handstand pressa, ale po lekkiej kontuzji nadgarstka i paru tygodniach choroby mam wrażenie, że to wszystko mi się wyślizgło z rąk. Żeby rozwikłać ten problem, trzeba zdać sobie sprawę z jednej bardzo ważnej rzeczy, która jest nieunikniona i to, jak Wam wspominałem na wcześniejszych vlogach treningowych, istnieje coś takiego jak sinusoida progresu. Co to znaczy? W momencie, kiedy czujesz, że cały czas progresujesz, jesteś cały czas lepszy, jesteś cały czas silniejszy, idzie wszystko po Twojej myśli, to nigdy nie wiesz. Choroba jest jednym z takich czynników, która powoduje, że nagle zaczyna się tak zwany dołek, regres. Nagle czujesz, że właśnie wyślizga Ci się to wszystko z rąk i nie wiesz po prostu, jak później do tego wrócić. No bo musicie wiedzieć, że parę tygodni choroby, no to już jest sporo, jeżeli to też przejdziemy sobie do tego później, ale ja wychodzę z założenia, że regeneracja jest do 7 dni. Już po 7 dniach już zaczyna się tam regres. Dłużej niż 7 dni ja na przykład nigdy nie odpoczywałem sobie i dłużej niż 7 dni nic po prostu nie robiłem. W takim razie, jeżeli wiemy, że na sinusoidzie progresu jeden z czynników, który może nas powstrzymać i spowodować, że zaczniemy regresować, jest choroba, ale do też dołączają kontuzje i wiele innych rzeczy. No to jest jak w życiu po prostu. Nigdy nie wiesz, co się wydarzy. Są lepsze i gorsze dni po prostu. Więc skoro już to wiemy, to co zrobić, żeby w końcu z tego dołka wyjść i znowu wystrzelić ze swoim progresem. Tak, żeby progresować po prostu i się cieszyć z każdego treningu. No więc na początek zbierzmy sobie wszystkie dane, które mi dostarczyłeś o sobie w tym mailu. To jesteś ty. Twoje dane to 1,5 roku stażu w kalistenice, ogarnięty 1 muscle-up i press to handstand. Skoro już wiemy o tobie praktycznie wszystko, więc teraz rozłóżmy to sobie na czynniki pierwsze i jak to zamienić w progres. No więc na podstawie twoich danych ustaliłem twój max możliwości na 1 muscle-upa i na 1 press to handstand. Więc po pierwsze, twoje treningi po powrocie powinny być krótkie i powinieneś tak naprawdę zobaczyć, jak ty się czujesz i na nowo sprawdzić swoje możliwości. Jeżeli miałeś tą przerwę, wróć na trening i zrób wszystkie podstawowe rzeczy, jak pompki, podciąganie, dipy, sprawdź, w jakiej jesteś kondycji, porób sobie parę takich serii, porób sobie podstawowe ćwiczenia na brzuch i sam będziesz też w stanie ocenić, na jakim znowu jesteś poziomie, z którego poziomu wychodzisz. Bo wiesz, jeżeli też coś odblokowałeś, muscle-upa i press to handstand, to łatwo ci będzie do tego wrócić, tylko po prostu będziesz musiał sobie przez pierwszy tydzień zregresować swój stary plan, na nowo ułożyć te cele, na nowo ułożyć sobie ten plan treningowy, tak żeby na nowo progresować. No więc powroty po chorobie takie już są, że pierwsze tygodnie będzie ci się ciężko wracało i będziesz zmuszony robić lżejsze ćwiczenia, ale wiedz, że po prostu wrócisz szybciej, jeżeli szybciej zaczniesz po prostu znowu na nowo robić te podstawowe ćwiczenia, no bo muscle-up i press to handstand łatwo ci będzie znowu do tego wrócić, jeżeli po prostu nie zaczniesz wracać po tej chorobie z jakąś presją czasu, że ty musisz już znowu umieć to, bo ty masz, ty to odblokowałeś. Tylko szybciej znowu to odblokujesz i szybciej sprogresujesz w momencie, kiedy po tej chorobie powolutku się znowu wdrążysz w ten trening na spokojnie. Skoro byłeś na poziomie muscle-upów i handstand pressa i to był twój max, to wracając po chorobie, połóż sobie na nowo plan, wróć sobie do tych podstaw, przećwicz sobie te wszystkie podstawy, te lekkie ćwiczenia, oceń, jak ty się czujesz po tej chorobie i jaki jest faktyczny twój stan, z którego na nowo będziesz wychodził. Postaw sobie znowu za cel po tej chorobie, żeby wyczyścić i zrobić ładnie muscle-upa, żeby poprawić ładniej technicznie swojego press to handstand i wróć sobie właśnie znowu do tych celi. Jeżeli znowu wrócisz sobie do swojego maksa możliwości, to wtedy ten poziom trzeba po prostu podwyższać. A jak ten poziom podwyższać? No chociażby jeżeli wrócisz do swojego punktu wyjścia, to progresem będzie nauczenie się większej ilości muscle-upów. Nauczenie się wykonywać samemu jednej pompki w stanie na rękach. Press to handstand to jest wyjście siłowe z ziemi, dla tych, którzy nie będą wiedzieli. Więc, żeby progresować,
Trzeba dodawać sobie nowe rzeczy, nad którymi będziesz się skupiał, ale nie za dużo. Postaw sobie za cel rzeczy, które ty faktycznie już robiłeś. I na spokojnie, pomału stawiaj sobie te cele, żeby one nie były za duże. Jeżeli już wiesz, że twoim progresem będzie robienie większej ilości powtórzeń w muscle-upach i na tym się skupienie, postawienie sobie za celu zrobienie jednej ładnej pompki samemu w stanie na rękach, to w zależności od tego, jakie ty masz cele i co ty faktycznie chcesz, być może chcesz jakiś element, dodaj sobie może po prostu jeden element, nad którym ty się będziesz skupiał i faktycznie będziesz widział ten progres, bo się skupisz tylko i wyłącznie na tej jednej rzeczy, którą będziesz się uczył i będziesz widział cały czas tą poprawę. Podczas choroby twój pasek energii się po prostu wyczerpuje, jesteś osłabiony i musisz się na spokojnie wdrążyć znowu w ten trening, wrócić sobie do lżejszego planu, lżejszych ćwiczeń, których ty robiłeś, no bo teraz będą ci sprawiały trochę problemów, skoro twój organizm został osłabiony. Tylko ty zadbaj o to, co się dzieje poza treningiem, zadbaj o sen, żywienie, regenerację, witaminy, no bo tym bardziej w tym okresie jeszcze jesienno-zimowym to jest bardzo ważne. I nie ma sensu się przejmować, że po chorobie pójdziesz na trening i nie zrobisz swojego maksa przed chorobą, no bo tak po prostu nie będzie. Wspominałeś też o swojej lekkiej kontuzji nadgarstka, no więc w przypadku, kiedy wracasz po tej chorobie, odpuściłbym na początku stanie na rękach, żeby dać jednak odpocząć tym nadgarstkom. Nie ma sensu przeciążać swoich nadgarstków do tego stopnia, żeby w końcu nie móc stać na rękach, więc lepiej sobie odpuścić na jakiś czas, tak żeby one faktycznie odpoczęły i na spokojnie znowu sobie wracać od tych podstaw do stania na rękach. Myślę, że to nie jest zbieg okoliczności, że w przypadku, kiedy zaplanowałem sobie ten film 2 tygodnie temu, akurat teraz jestem chory. No uważam, że to jest tylko i wyłącznie zrobione po to, żeby wam też pokazać na moim przypadku, jak ja wracam do treningu po chorobie. Skoro rozwiązałem już twój problem i dałem ci wskazówki do tego, jak mógłbyś wrócić po tej chorobie, jakie nowe cele mógłbyś sobie ułożyć, jak po prostu wrócić na tą dobrą linię progresowania, zajmijmy się w takim razie moim problemem. Jeżeli chodzi o mój problem, no to po prostu rozłożyło mnie w weekend i całe 2 dni praktycznie przeleżałem w łóżku. Jak ja sobie po prostu z tym radzę, kiedy dopadnie mnie choróbsko i czy trenuję, czy nie trenuję? Otóż trenuję, ale w tym pierwszym stadium choroby, kiedy nie mogę dojść nawet do łazienki, bo mnie aż tak trzęsie z zimna, mam gorączkę, bolą mnie wszystkie mięśnie, to i tak wiadomo, że nic nie robię. Jestem osłabiony, po prostu leżę w łóżku i czekam, aż mi się polepszy. No więc jak już sobie tak przeleżałem sobie ten weekend, no to w poniedziałek, gdybym nie był chory, zrobiłbym swój główny trening poniedziałkowy, który miałem zaplanowany. I tak zawsze bym zrobił, ale byłem zmuszony po prostu zrobić lżejsze rzeczy. Byłem zmuszony wrócić do swoich podstaw. I tak jak na przykładzie widza, jego regresją będzie tylko i wyłącznie podciąganie pompki, dipy, no bo to będzie dla niego podstawa. No a tak jak w moim przypadku, moje osłabienie organizmu spowoduje, że moje lżejsze ćwiczenia dla kogoś będą, no wiadomo, no maksymalnym wysiłkiem. Ale w momencie, kiedy już się lepiej czuję, już nie czuję, że mięśnie mnie aż tak bolą, nie tyle lepiej się z zimna, no to jednak wolę pójść na trening i zrobić sobie ten trening krótszy, który będzie oparty na fundamentach, podstawach, bo wiem, że to mi da szybszy powrót i nie zajmuję sobie głowy tym, że o nie, idę na trening po chorobie i nie zrobiłem fulla, nie zrobiłem swojego maksa, przecież ja robiłem wtedy, robiłem podciąganie we froncie, robiłem 10 muscle-upów. No czasami tak życie się układa, że nie mamy wpływu po prostu na to, co nam los po prostu da. Dał nam chorobę, zmierzmy się z tym, wróćmy sobie powoli i lepsze są krótkie powroty, gdzie postawisz sobie na te fundamenty, podstawę i nie za bardzo wysilisz swojego organizmu, gdzie i tak pójść na taki 20-30-minutowy trening, to w moim przypadku było chociażby no, bardzo wyczerpujące. Ja potem wróciłem i poszedłem spać, bo nie miałem siły. Ale jak wyglądał mój trening po chorobie? No więc w poniedziałek poszedłem na ten trening, chociaż mi się nie chciało, to i tak wiedziałem, że lepiej będzie po prostu pójść, no bo ja też taki jestem, że wolę zostać w tym ciągu treningowym i wiem, że to też mi daje szybszy powrót do mojej sprawności. No więc zacząłem sobie od totalnych podstaw. Po pierwsze to sprawdziłem stan swoich mięśni, czy mnie dalej bolą, lekko się rozruszałem. Po drugie handstand, zawsze zaczynałem od handstandu. W poniedziałki byłby to handstand na jednej łapie, no ale byłem za słaby, no jestem po chorobie. Robiłem sobie handstand przy ścianie, żeby się dobrze dogrzać. Robiłem sobie brzuch, żeby wróciło to spięcie w ciele, żeby się za bardzo aż tak nie przemęczać, a jednak żeby dać ten bodziec i wróciło to spięcie. Potem spróbowałem sobie swoich zwyczajnych prób stania na rękach. I wiecie, to też jest tak, że po chorobie jak jesteś osłabiony, twoja głowa nie będzie aż tak mocno
mocno sfokusowana i nie będziesz tak mocno skupiona. I najlepiej jest wtedy robić takie po prostu treningi. Zrób, wyjdź, zapomnij, bo to ci da szybszy powrót do sprawności, niż pójście i się denerwowanie na siebie, że jest masakra, że przed chorobą to umiałem to i tamto i teraz już nie będę wiedział. No nie, na spokojnie. No więc po tych handstandzikach dalej robiłem to, co bym robił na poniedziałkowym treningu, tylko że wszystko robiłem o wiele w lżejszych progresjach. Jeżeli miałem robić holdy samolotu, to robiłem sobie po prostu wychyły na mocnej gumie, bo na tylko tyle było mnie stać. Robiłem zamiast podciąganie w full froncie, robiłem sobie podciąganie w taku. Zamiast pompek w planchu robiłem sobie pseudo planche push-upsy. Zamiast muscle-upów i handstand push-upsów po prostu zrobiłem sobie zwykłe serie podciągania i dipów. Tym treningiem na pewno sprawiłem, że dzisiaj zrobię lepszy trening. Wiadomo, to dalej nie będzie maks moich możliwości, a dalej jeszcze się czuję osłabiony. I tutaj przychodzę do Was z rozszerzeniem tego filmu, który będzie w sobotę na moim kanale, ponieważ będę nagrywał cały tydzień, jak sobie radzę w momencie, kiedy dopada mnie ta choroba i co robię, żeby po prostu znowu wrócić do treningów, żeby wyzdrowieć. Więc taki materiał będzie w sobotę na kanale. Także to by było tyle i aż tyle, jeżeli chodzi o powroty do treningów po chorobie. Z tego miejsca chciałbym Wam życzyć dużo zdrówka. Dzięki i do następnego.